Zatrzymaliśmy się jeszcze na takiej mega małej wysepce. To jest chyba ta właśnie wysepka, na którą na początku zostawiałem 10 batów. Tutaj zimna kola, bo muszę naładować trochę baterię. I jeszcze sok z mango. Czekam na sok z mango, zimną kolę już dostałem. Teraz jesteśmy właśnie w takim barze. A zaraz pokażę wam wyspę. Wyspa jest naprawdę tak mała, że po prostu... no bardzo mała. Zobaczycie zaraz sami. Nie ma to jak przyjechać na... wakacje, takie wakacje, znaleźć się w takim miejscu i oglądać, nie wiem co, Netflixa, w każdym bądź razie film, zamiast iść zobaczyć na plażę, pokąpać się, popodziwiać widoki, to gość ogląda film, dobry jest, pije sok i ogląda film. Okej, jest mój soczek z mango, taki świeżutki. Pani go prosto tam przed chwileczką zmieliła. Mistrzostwo świata. Naprawdę. Już to mówiłem, bo w każdym filmie, że owoce są tutaj tak dobre, że niesamowicie dobre. I soki tak samo. Mega. Może jeszcze tylko jedno wejście tutaj, powiem ile co kosztowało. Piwo kosztowało 250 batów, czyli 30 zł na wysepce. Piwo kosztuje 30 zł, żebyście wiedzieli. Sok kosztuje z jakieś 18. Czekajcie, 150? To nie, no nie wiem, około 18 zł. I cola około 7, to jest 25 zł. Sok z mango i cola mała kosztuje 25 zł razem. Jest 18 sok i 7 zł cola. Gdzieś tak. Piasek jest wyjątkowy na tej plaży. Nie wiem, czy to widać w telefonie, czy nie. Znaczy na ekranie waszym. Ale jest jakby normalnie zmielone. Zmielone. Co by to mogło być w ogóle? Nie wiem co, ale jest tak miękki, taki inny, dziwny, inny, jest inny po prostu. Jeszcze takiego piasku nigdy nigdzie nie widziałem, nie spotkałem się z takim piaskiem. Jakiś taki dziwny, ale bardzo mięciutki. Okej, mam około jeszcze pół godziny czasu wolnego tutaj, czyli w końcu można troszkę odpocząć. A więc trzeba ściągnąć koszulkę. I się trochę poopalać. Można też popływać z tej strony, bo z tamtej przypłynęliśmy, zaraz wam pokażę zresztą całą wyspę. To tutaj z tej strony się pływa, a z tamtej przypływają łódki, z tamtej się nie pływa. Wow, patrzcie jakie rybki, patrzcie na to. Piękne rybki, takie jak właśnie tam, gdzie nurkowaliśmy, były identyczne, ale też miały inne kolory. Patrzcie. Jakie piękne rybki. Dosłownie przy moim klapku. Pięknie. A jak nurkowałem, to widziałem takie skalary morskie. Przepiękne. Tak chciałem zobaczyć te skalary na żywo, aż wręcz nawet mi się nie marzyło, żeby je zobaczyć, a dzisiaj je widziałem.
Okej, okay, koszuleczka ściągnięta. Za dosłownie sekundkę pokażę Wam tą wysepkę, jaka jest malutka, jaka piękna. Ale jeszcze tylko powiem takie swoje odczucia. Oczywiście mogą to być takie trochę błędne odczucia, bo byłem na pipi dosłownie, mam wrażenie, 5 minut. Tylko po wyjściu i wejściu do tego i przebiegnięciu przez, jakby można powiedzieć, takie miasteczko. To jeśli chodzi o to miasteczko, to bardzo mi się spodobało, urzekło mnie bardzo. Mega wąskie uliczki, mega po prostu bar przy barze, jakaś restauracja przy restauracji, mieszkania przy mieszkaniach. No bardzo mi się to spodobało. Nie wiem jak tam na dłuższą metę, ale po tym tylko przebiegnięciu wręcz przez to, można powiedzieć, takie miasteczko, to bardzo mi się to spodobało. Co do plaży... Jezus Maria, ale ktoś tę dziurę wykopał, a ja w nią wpadłem. Co do plaży, to... przynajmniej na tej plaży, na której myśmy wylądowali, że tak powiem, przycumowali, no to kurde, powiem Wam, no bardzo dużo przypływa tam tych łódek wszystkich z turystami i tam woda po prostu jest taka zanieczyszczona przez te łódki, taka wiecie jaka, no taka trochę, ogólnie woda czysta, ale jakby trochę taka, trochę ropy, trochę czegoś, jakby taka niezaciekawa, powiem Wam, że jeśli chciałoby się tam przylecieć na tydzień czasu i pływać w tej wodzie cały czas, czy tam być, no to tak trochę średnio, ale widziałem, że obok, jakieś powiedzmy 400-500 metrów, może kilometr, była po prostu druga plaża. Być może tam nie przypływa tyle statków, nie podpływa tak blisko i tam jest ok, tam jest czysto. Ale w tym miejscu, gdzie myśmy po prostu odstawiali swoją łódkę, że tak powiem, cumowali, no to tam tak nie fajnie było, no tam było akurat nie fajnie, ale na pewno warto przyjechać, zobaczyć i polecam każdemu, a szczególnie pójść oczywiście na viewpoint 1, viewpoint 2. Bardzo jestem dumny z siebie, że tam poszedłem, mimo tak krótkiego czasu. I co? No trzeba tam być, trzeba to zobaczyć samemu, bo na pewno jest bardzo pięknie, na pewno warto tam być i zobaczyć to. Coś chciałem powiedzieć, tylko mi wyleciało z głowy. W każdym bądź razie idę właśnie przez tą malutką wysepkę i właśnie tu już jest praktycznie koniec z jednej strony. Zaraz pójdę w drugą stronę. I mam nadzieję tylko jeszcze, że właśnie są też piękne plaże tam na tym Pipi, tak? Bo laguna z góry była po prostu cudowna, kolor wody cudowny, wszystko było piękne, więc myślę, że może jakby z drugiej strony wysepki plaże byłyby ładniejsze i czystsze, gdzie już wtedy warto by tam było być, tak? Także mówię, byłem tam przez bardzo krótko, to za bardzo swojego zdania tam jakiegoś takiego rzetelnego, prawdziwego może i nie mam. W każdym razie już jestem na jednym końcu całej wyspy. Nic tu nie ma, tylko po prostu piasek, tak, plaża. I tylko te dwa bary, w których właśnie piłem przepyszny sok. Oj, reszta koli mi została. Bardzo dużo kamieni, o, ale tu pięknie widać. Muszę tu podejść. Tylko są takie kamienie, przez które trzeba się teraz przedrzeć. Wow, tu jest pięknie, czyściutka woda, widzicie jak potrafi być z tej strony, czyli parę metrów, potrafi być taka woda średnia, bo tam parkują łodzie, a dosłownie obracamy się parę metrów tu i tutaj już jest przepięknie, przepiękna woda, przepiękna laguna, kurde, muszę to chwycić lepiej. Przepiękne rybki i ogólnie cudownie.
takich szczelinkach na patong siedzą kraby. Tutaj też widziałem kraby. Ale widoki. Śmiesznie. Tak otacza cię morze, a to tylko taka mała wysepka. Cudownie. Jet ski się drą na patong. Chcesz jet ski? A nawet jak cię pytał 2 minuty temu, czy chcesz jet ski, to za 3 minuty też cię zapyta, czy chcesz jet ski. Ciągle pytają, czy jet ski chcesz. Podjeżdżam taksówką, podjeżdża się skuterem gdzieś tam, parkujesz, a on się pyta, czy chcesz taksówkę. Podjeżdżasz pod hotel skuterem, a on się pyta, czy chcesz taksówkę. Nawet jedziesz taksówką, wysiadasz z taksówki i inny taksówkarz się pyta, czy chcesz taksówkę. Wszyscy mają okulary. Idzie gość, co sprzedaje okulary i oczywiście zapyta, czy czasem nie chcesz okularów. Piękne rybki. Jezus Maria. Muszę zaraz odłożyć telefon i popływać razem z nimi. Jest właśnie całe to zaplecze, gdzie można kupić sobie coś do picia czy do jedzenia. Tak szczerze, to nawet nie wiem, którą łódką przypłynęliśmy. W każdym razie 20 po czwartej mamy przy niej być. Z 2 silnikami srebrnymi. O, tu widzę, że są po 3. To te po 3, to ja nie wiem, jak one muszą cisnąć. Jak ta nasza tak zapierdziela z 2 silnikami. To jest chyba ta pierwsza tutaj z brzegu. To jest chyba nasza. Poznaję po tej szmacie na śrubie. Po tym ręczniku. Takiej zielonej szmaty to myśmy nie mieli. Tutaj też są po 2, ale mu załupie. No ale mówię, te z tymi 3 silnikami to muszą być takie mocne, że Jezus Maria. Jak te z 2 takie rzeczy robią. Łódkarz podskakuje normalnie. No i tyle. Tam już dalej się nie da przejść. Co ten pan tu nosi? Co on tam ma? Jaka małpa. Za zdjęcie z małpą pewnie trzeba zapłacić, więc dlatego tak obraca. Ale jakaś taka inna ta małpa. Bo te małpy, które widzieliśmy przed chwilą koło pipi, były troszkę inne. Oj, barbecue. Pan mówi... O kurde, ja się zaprzeczam. Pan mówi, że jak zostaniemy na łódce, nie pod dachem, to z nas też będzie barbecue. O, tutaj kurczaczek z grilla. Owoce morza z grilla. I krewetki. Ale pięknie to wygląda. Tutaj jakiś przeostry sos do tego. Tutaj kolejne przeostre sosy. Powder chili.
piwka, kokosy. Tam jeszcze makrela chyba była, albo znaczy makrela to akurat nie wiem, ale bardzo podobna ryba do makreli. Thank you. Wypiłem. No i to była cała plaża. No tutaj już byliśmy. Pięknie to jest. Okej, to był ostatni punkt naszej wycieczki dzisiaj. Przepiękna wyspa, piękna plaża, piękny piasek, słońce oczywiście, które jest cały czas, ciepła woda, piękne ryby, cudownie ogólnie. Wchodzimy na big, nie na big, na speedboata, który jest naprawdę speed. I wracamy do miasta. Tu jest nasz speedboat, ale cudowna woda. Wow. I teraz już chyba prosto do Phuket. Najgorsze są jednak takie właśnie porty. Tutaj jest pełno łodzi rybackich, strasznie śmierdzi. To jest ta sama woda z morza, co właśnie za chwilę się tam do niej wpływa. Tutaj wygląda no zupełnie inaczej. Wręcz syf i smród. I ryby do góry brzuchem. Butelki, śmieci. A za chwilę, gdzie jest otwarte szerokie morze, jest woda czysta. I tu też taka powinna być, no ale niestety zagospodarowanie przez ludzi robi niestety takie później smutne rzeczy. Zobaczcie, ryba do góry brzuchem. I to jest akurat smutne, bo później tam na morzu jest całkiem inaczej. A w portach jest jak jest. Okej, idę szukać kierowcy. Mam nadzieję, że nie trzeba będzie teraz na niego znowu pół godziny czekać. I mam nadzieję, że zostawicie łapkę w górę, jakiś miły komentarz. I osoby, które jeszcze nie zasubskrybowały, a interesuje was taki temat, no to zasubskrybujcie kanał. Jestem trochę zmęczony. Na szczęście pan był od razu, można wsiadać. O, nice. One man. Yes. Baby. Lady. One man. Yes. Ah, what's name? Yes. Toe. Yeah. Its name, yes. Yes. Toe. Toe. Yes. Very nice. Can I get? It's very nice. It's your room? Yes? Yeah, yeah.